Hej ludziska! Zapraszam was na kolejny odcinek z Creativerse. Nie wiem czy tutaj widzicie, ale na pewno widzicie, dobra. Taki zonk na początek. Poszedłem daleko od naszej bazy, nieco zaczynam się rozbudować chyba tutaj, wiecie? Bo tam tak naprawdę nie podobało mi się tak za bardzo. Ta wielka jaskinia miała taką atmosferę, nie wiem, wielkiego pomieszczenia, gdzie w ogóle nie miałem wyobrażenia, co tam w ogóle mam robić, nie? Bo dla mnie to było za dużo. A tutaj znalazłem sobie taką fajną wysepkę, na której będziemy budować naszą bazę, a stąd, kurczę, nic dodać, nic ująć, mamy praktycznie wszystko wokoło, a jak nie, czego nam będzie brakowało, to po prostu sobie znajdziemy. Tutaj, o, Jaśken pomógł mi tutaj zacząć nieco budować. Powiedzmy, dojść do kopalni, bo tak blisko kopalni też nie chciałem mieć, ponieważ, wiecie, te moby się tam respią, to one by ciągle przyłaziły do nas, pomimo to, że zacząłem tutaj też oświetlać. Chociaż te pochodnie też nie są takie aż superanckie. Ale w każdym bądź razie, tutaj mamy bardzo blisko las, pełno drzew, miodu, różnych kwiatów, no nieco inny biom, że tak powiem, nie? Tutaj zacząłem właśnie robić sobie kopalnię. Tylko jeszcze nie dokończyłem, ponieważ nie mam lepszej rękawicy oprócz obsydianowej. Moja diaksowa się skończyła. Będę musiał wtedy zbierać jeszcze raz ity, wiecie, diaksy, bo itp. A nie mało tego. No jak widzicie, nie mam nic. Żeby najpierw zrobić ironową rękawicę, bo diaksowo to jeszcze ło. Jeszcze bardziej, bo najpierw trzeba mieć tą. Żeby potem mieć tą, o tak. No i najpierw w tym odcinku będę chciał z wami trochę pokopać. Ale to tylko chwilę, wiecie co. Nie chcę, żeby was tutaj zanudzać tym kopaniem, ale słyszałem właśnie w komentarzach, bądź widziałem w komentarzach, czytałem komentarze, że na przykład niektórzy z was mają problem ze znalezieniem węgla. Otóż, jak wykopiecie sobie taki tunel, musicie po prostu, wiecie, tutaj chyba nie ma poziomów, że tak powiem. Poczekajcie, co tu jest. Aha, nie, nie, jednak, nie, to jest po prawej stronie, widzę, coś tam jest jak fosil, nie wiem, czy to widzicie, po prawej stronie u góry, to się zmienia, ale to jest chyba temperatura pomieszczenia. No jak wykopiecie sobie o takie pomieszczenie, musicie po prostu próbować kopać się przed siebie tak mniej więcej na poziomie kamienia, tak? O, czekajcie, tutaj magnetite także będzie potrzebny, nie pamiętam do czego, ale czekajcie, chyba on był potrzebny do rękawicy obsydianowej, do tej co teraz mam, czekajcie. Teraz sprawdzę. Tak, jeżeli nie macie obsydianowej rękawicy, a macie rękawicę kamienną, to i tak dacie radę tutaj to wykopać, zobaczcie. Ogólnie przy tym, także czasami jest ten właśnie węgiel. Chociaż czytałem, że węgiel też jest jeden z rzadszych surowców w ogóle w tej grze i nie jest trudno, nie jest go łatwo znaleźć, o tak to mówię, nie będzie trudno. Zrobiłem sobie tutaj ekstraktory. Bo wiecie, ekstraktorami wykopuje się różnego rodzaju rzeczy. Na razie mi było stać na te, bo na te lepsze, które są wydajniejsze, trzeba bardzo dużo obsydianu, a obsydianu w tym momencie mam za mało. Dobra, ja tu będę chwilkę kopał, chociaż wiecie, będę kopał w tą i we w tą. Przy czym muszę patrzeć i na górę i na dół, bo tutaj nigdy nie wiadomo, co tu jest. Ale tu na razie widzę, że się nie zapowiada nic ciekawego poza bedrockiem. Bedrock też jest potrzebny. Na co właśnie? Na co był bedrock potrzebny? Aha. Na obsydianową właśnie. Czyli tak, to magnetite, bedrock, te pupytki, obsydian, no i grzyby. A mi potrzebny jest węgiel. Węgla mam za mało, zdecydowanie. Tylko wiecie co? Chyba tutaj nic nie znajdę, bo już z tego sobie powinienem dawno już coś znaleźć, dlatego też pójdę sobie może kawałek niżej. Albo po prostu... O, patrzcie. Jest węgiel. Następny? Nie, to jest obsydian. Okej. Już myślałem, że to jest węgiel. Lol. Ale zobaczcie, ile tego obsydianu. Szukając węgla, znalazłem obsydian. Czekajcie, tam jeszcze pewnie tego więcej jest.
ale to razi w oczy. Pójdę tutaj naokoło. Oświetlę jeszcze. Mam czym? Mam pochodnie? Mam. To czym, czy coś tu jest? Zawsze trzeba też patrzeć jak na górę i na dół, wiecie? Bo to tak dziwnie jest rozłożone, że nigdy nie wiadomo, czy jeszcze czegoś nie znajdziemy. No dobra, tutaj ten obsydian się nam będzie tworzył ponad 5 minut. A ja idę dalej. O, patrzcie, nie wierzę. Mamy węgiel. Mamy obsydian, mamy węgiel. To czyli w dobrym kierunku idę. Tylko jeszcze raz muszę tutaj okopać. A, widzicie? Dobrze. Dobrze trafiłem, czekajcie. Bam, tam włożymy ekstraktor. Tylko znowu ciemno. O, mamy tutaj kolejny. Gdzie piętro niżej zajdę? No schodź. Ekstraktor. Bam. Super, ej. Nie sądziłem, że od razu, bądź od razu, parę minut potrwało, ale że w tym odcinku uda mi się wam pokazać w ogóle, bo to też mi się wydaje zależy dużo też od szczęścia. Czekajcie, ile my tutaj jesteśmy? 6 minut, nie? I zaraz pokażę wam mniej więcej jak daleko to jest. Policzmy te schodki. Ojo, dobra. Nie, chyba nie policzymy jednak. Ale mi się wydaje, że około 20 schodków w dół? No tutaj nie ma czegoś takiego jak poziom, wiecie? Tak na oko 20 schodków w dół, wtedy zaczniecie kopać i tam znajdziecie węgiel. Gdzie obsydian? Magnetite. Bardzo też przydatny, jak wspomniałem. Pokopię się tu jeszcze troszkę dalej przed siebie. Przy czym pochodnie mi się wyczerpują, a ja nie mam drzewa bodajże. A, nie mam tych wiórek, kurde. Nie chcę ci iść, ale... Zobaczymy, czy jeszcze coś znajdziemy. No wiecie co, ja się chwilę... Na chwilę przejdę tam. Zobaczymy, czy już gotowe. Nie. Muszę szybko przejść do bazy. Tylko pewnie już jest noc. Nie. Ale zapada. Tam powinien mieć pełno tych dziurek. W najbliższym czasie będę musiał nakopać dużo drzewa, ale to zrobię oczywiście grając offline, bez nagrywania, bo wiecie jak to by było. O, i tutaj skaczemy. Juuu, dobra, nie udało się, ale uważajcie właśnie na schody. Schody są bardzo niebezpieczne, jeżeli biegniecie, że tak powiem. O, tu mam diaksy. Ktoś tu je wykopał. Jaśkiem. Po co ja teraz przyszedłem? Po coś, czego nie mam. Widzę. Super. Super. Oh my god. Oh my god. Jak ja to kocham. Chcecie coś robić? A nie zrobicie, bo tego nie ma. Wow, jak on wysoko skoczył. Tylko też drzewa, to też nie chcę niszczyć aż tak od razu. Zrobię szybko sobie pochodni. Mam nadzieję, że to długo nie będzie trwało. Drzewa muszę i tak nakopać. Potem, żeby nie było brzydko, rozkopię te całe drzewo. Ale to później. Teraz tylko tak prowizorycznie. Wrócimy się do bazy. I na małysza. Do wody. Jej, udało się. Szybko skraftujemy sobie... Czekajcie, to było w tym? Nie, to było jako paliwo. Czy to... Czyli w tym. Dobra, zrobię sobie trochę tego. Chociaż to mogłem zrobić innym. A tu jeszcze mam. Dobra. Patrzcie, teraz na przykład pokażę wam jeszcze parę rzeczy. Jak wykopiecie takie coś, otrzymacie kości. Kości też są tam do czegoś potrzebne. Ja w tym momencie też nie wiem wszystkiego. Bo jak będziecie patrzeć sobie swój inwentory, co jest wam potrzebne, to wtedy wam się przypomni. To jak się kraftuje. Co ja wam polecam? Kraftujcie sobie takie oto lampy, te małe. O, do tego potrzebne są obsydianowe jakieś tam różdżki. Czy tam
pałki, węgiel. To coś właśnie, co wam pokazywałem, fossils i szkło. Szkło macie tutaj z piasku, przepalając go tutaj w tym forżu. Bo one są w sumie najjaśniejsze. Zobaczcie, zobaczcie, jaki to da wam efekt, tylko muszę to sobie. Patrzcie, zabiorę ją. Zobaczcie, jak ciemno, nie? Znaczy ciemno teraz nie jest, bo tutaj pełno pochodzi, ale zobaczcie. Pójdziemy w ciemne miejsce mniej więcej. To zobaczycie zaraz różnicę. Te lampy są jak dla mnie najlepsze. Patrzcie, jak to oświetla. Nie aż takim, nie ma bardzo dużego obszaru, ale w tym miejscu, w danym miejscu, w którym będziecie, zdecydowanie wam tutaj to pomoże. I pamiętajcie, oświetlajcie zawsze też swój teren, bo to tak samo działa jak wam w znanej grze. Im mniej oświetlone, tym więcej mobów może się pokazywać. Dobra, ja tutaj już mam chyba wystarczająco rzeczy, żeby zrobić sobie pochodnie. O, węgla zmarnowałem, ale dobra, tam pójdę jeszcze sobie zebrać. Jeszcze chciałem wam pokazać jedną rzecz. Jak zdobyć ogólnie węgiel. Bo teraz tu przed chwilą też zauważyłem, chodząc pod drzewo, tutaj się miałem taką małą kopalnię. A jak będziecie na przykład gdzieś chodzić... Gdzie ja kopałem przed chwilą to drzewo? Czekajcie, gdzie to było? Czy już się nie... Aha, dobra, jest. Jak zobaczycie takie kopalnie, możecie śmiało wchodzić. Chociaż nie gwarantuję, że tutaj będzie od razu jakaś duża kopalnia. No ale czasami warto zerknąć. Chodzić tak w dół, tylko... No widzicie, tak miałem rację. No ale warto sprawdzać takie kopalnie, bo przy tych kopalniach czasami węgiel jest po prostu na brzegu. Dobra, stąd wyjdę. O, te świnie. Nie chcę mi się z wami bić na razie, ale dobrze, od nich można w sumie łatwo uciec, tylko że one są takie... One mają jakby namierzanie GPS, raz cię zobaczą, idą za tobą. Dlatego też dobrze jest sprintować. Sporo ich tutaj. Dużo jeszcze tu roboty nas czeka, żeby cokolwiek tutaj ogarnąć. Zobaczcie, ile tutaj tych mobów nas się robi. Dobra, ja pójdę jeszcze zabrać nasze połowy. Nie, to już za daleko. Czy to tu było? Tak. 6 obsydianu. Raz 5 daje nam 30, tak? Yep. I jeszcze tutaj węgiel. Nice. Nice. Tylko przy czym... Dobra, tego może nie zatykam, ale... Zaznaczę sobie już, gdzie ostatnio kopałem, dlatego też przy najbliższym... Przy najbliższej możliwości będę kopał sobie dalej... Właśnie na tym poziomie. Może tutaj słyszę potwora. Tutaj nieco niżej, bo na tym poziomie z kolei będą mi potrzebne niebieskie grzyby. Właśnie do tej rękawicy i może z odrobiną szczęścia znajdę właśnie trochę żelaza. Przy czym zbieram to też, bo nie wiem, dlaczego mi się tak bardzo przyda. Zbieram na razie co popadnie, wiecie, potem patrzę się w dół i zobaczymy do czego co mi się przyda. Ogólnie tak naprawdę wkręciłem się w tą grę, chociaż w ostatnim czasie mało grałem. Od tego odcinku miałem co najmniej 8 dni przerwy. Co mi się wydaje bardzo dużo. Chociaż, bo w ostatnim czasie, wiecie, też mi się za bardzo grać tak nie chciało. Mój obecny komputer nie sprawia mi takiej przyjemności w ogóle gry. Jak wiecie, możecie grać na przykład w inne gry z lepszą grafiką, w ogóle nowsze, tak? A nie możecie, bo wam laguje. Ja tyle mam, znaczy tyle, sporo mam gier na Steamie, ale większość nie mogę grać, bo dosłownie jest lipa. Kurczę, gdzie tutaj? Idę może piętro niżej. Aha. Aby nie było mobów.
zbliżamy się właśnie do tak zwanego piekiełka. Czekajcie, ale tutaj mam właśnie te grzyby, które chciałem. Tak oto wyglądają. W tej oto skale. I znaleźliśmy jakąś jaskinię. Wow. A rękawica mi się skończyła. Dobrze, mam jeszcze jedną. Szybko się kończy. Będę się tu rozejrzeć, przy czym uważajcie ona tego o potwora tam. Bo on zieje ogniem. Pójdę może zabić Miru, bo chcę się rozejrzeć. Tutaj, co tu jeszcze? Ojej. Ojej. Ojej! Mamy czarną wodę, tar tak zwany. Czekaj, wyciągnę miecz. Czemu mi tak laguje w tym momencie? Wow! Tam jest woda! Wow. Woda uleczająca gdzieś tutaj już była. Kurczę! Nie lubię tych potworów. No gin, żeż miecz lepszy by mi się przydał, ale... Wow, oślepi zaraz mnie. Muszę się odwracać. O, w końcu. W końcu. Tego tutaj to zamuruję, bo... Dobra. Mam nadzieję, że nie będziesz mi tutaj wziął ognie. Czy tam dziać ognie? Aha, tu jest jeszcze jeden. Super. Lol. Wulkanowa kąpiel. Poczekajcie, zasłonię to jeszcze, bo jakoś czuję mi tutaj przez te ściany. Ten podobnie. Dobra. Tam jeszcze widziałam... O, shit. Wow. Pokażę wam potem, do czego potrzebna jest... Do czego potrzebna ta czarna woda, ale do tego będzie potrzebny lód. Idę najpierw zebrać te grzyby. Wow, kichać mi się zachciało. Fajna jaskinia. Aby nie było potworu. Ja będę z wami szedł, powiedzmy, krok po kroku. Żebyście w razie grali też wiedzieli, o co tu chodzi, jak się cokolwiek zdobywa. No to co to jest? Mód. Do czego potrzebne? To wygląda jak glina. Zbiorę też. Może jakieś doniczki się da zrobić, czy coś. Zaraz sprawdzę. Gdzie to są rzeczy dekoracyjne jakieś? To coś, to wygląda mi jak... Nie, wood planter. To jest doniczka. Ale nie mam tych bloków. I trzeba skraftować najpierw. Ogólnie możecie pisać mi w komentarzach, jak długie mają być te odcinki z Creativers, jeżeli macie je oglądać, jeżeli macie ochotę je oglądać. O Boże, co słyszę? Coś brzydkiego. Patrzcie, węgiel znalazłem. Bo to też jest węgiel. Aż patrzę, czy jeszcze dalej nie ma. Nie. Coś brzydkiego słyszę. Zamknij dziób, jak gadasz. O ja, tu są same potwory na tym poziomie. Nie, nie mam ochoty znowu się z tobą bić. Ale dobra, skoro chcesz, to chodź! Wow! Czekajcie. Zjem sobie grzybka. O! Wow, wow, nie wiem gdzie jest. Oż ty, dorwę cię. Znowu mnie splashował, no. Dobra, udało się. Znowu mnie... Wow, a co ja ślepy jestem, tutaj cała ściana tych grzybów. Bam, bam, bam. Fajnie w ogóle one świecą. Dobra. Skończyło się? Tak.
O, tu jeszcze jest jeden. Mówiłem, kopać kurczę w dół. Nie. 50 sekund. Poszedłbym jeszcze tam dalej. Ale tutaj są te nowe. Nice. Lecząca woda. Muszę tą jaskinię sobie zapamiętać. W sumie znalazłem to, co chciałem. No nie, jeszcze kolejny idzie. Ja tą jaskinię zwiedzę innym razem. Niech tam kawałek węgla to on tam dostaje. Tego nie mogę wydobywać jeszcze. Tylko gdzie teraz było wyjście? Aha, jest. Jest, jest wyjście. Idę chwilkę piętro niżej. Bo chcę w końcu dobyć iron. Czym to tutaj zdobędę. I to chyba będzie już praktycznie ostatnie moje podejście do tego odcinku. O, dalej kopać nie mogę. O, lawę mamy. Oh my god. Lawa tu jest. Czyżbyśmy się dokopali do piekiełka? Oh shit. Ale do tego będzie mi potrzebna rękawica ironowa. Do tego też. Na razie tutaj zostanę, poczekam. Idę piętro wyżej. Tutaj powinienem móc kopać. Bo właśnie ironu mi brak. Czekajcie, mam zwykły iron? Nie mam. Nie mam nic. Słyszę pełno potworów. Dobrze, że one... Aż tak agresywne one nie są. Potem jak zdobędziecie lepszą broń, w tym przypadku jeszcze Q, kraftujcie sobie to jak najbardziej. Bo one będą szły wam na 2 hity, 3 hity. Zależy od... broni, jaką tam macie. Szukamy minerałów. Dobra, tu mam tylko grzyby. O, jest, jest iron, jest iron. To już wygląda super. Na razie tylko 2. Ale wiadomo, patrzcie, tego wykopać się nie da. Potrzebny ekstraktor. Mamy 3. I do tego tutaj dla pokazu pokażę wam teraz ten lepszy ekstraktor. Zobaczcie. Ten lepszy ekstraktor tylko da 6. Aż mi się wyżyć nie chce. Zobaczymy ten. No. Ten da tylko 3. To jest różnica. Tylko muszę mieć dużo obsydianu na te lepsze ekstraktory. Gdzie mam moje pochodnie? Dobra. Trochę to potrwa, właśnie szukając tego wszystkiego, jak widzieliście. O, jest jeszcze jeden. Jak wspomniałem, kopcie wokół. Ile wam się chce, żeby znaleźć tego więcej. Kurczę. Aha. Czekaj, ten przerabiany? Nie. Super, znalazłem 5. Chyba więcej tego nie będzie, bo więcej jak 6 to też chyba nie miałem na jednym miejscu. No dobra. Odcinek w sumie, powiedzmy, mi się udał, chociaż nie wiem, dla was może był nieco nudny, no ale to musi być. Wiecie, większość z was, jeżeli gra tą grę, nie wie gdzie chodzić i w ogóle co robić, tak? Jak zdobywać rzeczy, dlatego tutaj macie w ogóle jak się zdobywa te oto minerały, dlatego też mi się wydaje, że było to przydatne, jak i dla was. Kopcie właśnie takie coś i potem kopcie zależnie od stopnia, powiedzmy, bo tutaj mamy kamień, tutaj mamy już, no nie wiem, nie wiem jak to nazwać, to po prostu kopcie tak na wyczucie, bo tutaj jeszcze też nie wiem, na jakich tutaj stopniach, na jakich poziomach się kopie, po prostu tak na wyczucie też kopałem. Wy też tak spróbujcie. No dobra, dzięki, że obejrzeliście odcinek. Piszcie w komentarzach, jak długie mają być te odcinki, żeby one nie były bardzo długie i za nudne. A tymczasem dzięki za to i do zobaczenia, nie? Trzymajcie się, hej!